Jak przyjęło się wydarzenie takie jak Lewy Prosty Fight Night w Opolu? To już jest druga edycja, także mamy mały feedback po pierwszej edycji. Myślę, że super, bo propagujemy razem z organizatorami nie frikowe walki, jak są teraz modne, które uważam, że przeminą, ale raczej typowy sport. Naprawdę można zauważyć w każdym z tych chłopaków, z wojowników, zawodników, gen sportowca, ci pot, łzy, no i kupę czasu spędzonego na salkach, na treningach, a teraz dopiero są w blasku reflektorów. To jakie nowości przygotowaliście na dzisiejszą, czyli drugą edycję, w porównaniu do tej pierwszej? Na pewno jest lepszy anturaż cały czas. Chcemy się cały czas doskonalać w aspekcie organizacji. Ale myślę, że mamy kilka fajnych rzeczy związanych właśnie z anturażem, z ekranami LED-owymi, ze światłami, a także ze stricte związanymi z rzeczami typu kartą walk, że mamy lepszą kartę walk sportowo, która się broni w każdym aspekcie. Czy Lewy Prosty zostaje w Opolu, czy chcecie jednak wyjść poza strefę lokalną, przenieść się na arenę może międzynarodową nawet? Na razie chcemy być tutaj w tym miejscu. Cały czas na pierwszej gali mieliśmy zapełnienie hali około 50%, teraz jest około 80%. Jeżeli dobijemy do setki procent, ale oczywiście cały czas mając w naszej najważniejszym aspekcie to, że to jest sport, a nie frykowe walki, będzie 100% hali i wtedy możemy pomyśleć o rozbudowaniu, o rozwijaniu się jako gala, ale na razie chcemy być w Opolu cały czas. Organizacja takiego wydarzenia jest bardzo trudna? Nie, obudziłem się wczoraj, wiesz, zadzwoniłem po parę kolegów i wiesz, spiknęliśmy się na hali i jest gala, nie, żartuję, oczywiście to trwa proces, jak się kończy pierwsza gala, to od razu zaczyna się już kolejna, dzień później, dobę później. Bo to jest kontraktowanie zawodników, jest wiele zmiennych, kontraktowanie hali, różnych rzeczy jeszcze, o których mógł opowiadać nawet godzinami. Ale oczywiście, mówię, kończy się gala i od razu zaczynamy kolejną galę już dobę po poprzedniej. Jak się czujesz po wygranej? Wiesz co, po samej wygranej dobrze, ale czuję, że twarz jest obita, że głowa boli. Mocno bardzo bił mój przeciwnik. Czy już wiesz, że zawalczysz na następnej? Tak, już wiem, że już przed tą galą wiedziałem, że na trójce też będę. To jaki jest twój wymarzony zawodnik? Wiesz co, mamy kogoś upatrzonego, on już miał być na tej walce, znana osoba gdzieś medialnie, może nie do końca bokser, ale taki bardziej, może też będzie bardziej po takiego freaka podchodziło trochę, ale bardzo znana osoba, no to na razie nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie wiem, czy to się dogra i tak dalej, nie chcę sztucznego zamętu robić, no ale jakby się udało, no to naprawdę będzie głośno to. To jeszcze wracając do walki, czy czułeś, że wszystkie rundy były twoje? Nie, pierwszą przegrałem. Drugą może zremisowałem, a nawet też lekko przegrałem, gdzieś tam w narożniku mi mówili, że jest remisowa, ale no mieliśmy taki plan, że wiedziałem, że on agresywnie pójdzie, bo jakieś tam urywki jego walk oglądałem, jest agresywny, naprawdę bardzo mocno bije, raz nawet gdzieś tam jak na górę głowy dostałem, ugięło mnie, że lekko nogi mi zgięło, ale widziałem po pierwszej rundzie, że on już nie ma paliwa. W drugiej wiedziałem, że jak znowu tak poleci, to już od trzeciej ja to przejmę, bo jestem naprawdę kondycyjnie bardzo mocny. Okej, to jeszcze ostatnie pytanie. Powiedz mi, czy robisz sobie chwilę odpoczynku, czy od razu wracasz na walkę? Wiesz co, tak, muszę zrobić, bo po pierwszej walce nie zrobiłem w ogóle odpoczynku i gdzieś w połowie przygotowań po prostu już mi się trenować nie chciało. Wiesz, byłem przemęczony, ten przesadzony, kontuzję zacząłem łapać, już miałem dość. Teraz sobie zrobię taki tydzień dla mojej rodziny tylko, bo ostatnio dość mocno zaniedbałem moją córeczkę i moją narzeczoną. No. Jak się czujesz po wygranej walce? Bardzo dobrze. Już w tygodniu wracam na salę, bo tak widzieliście, za dobrze mi poszło, nie ma co odpoczywać, wracam na salę i zadupcam dalej. Czy gdybyś przegrał, również oświadczyłbyś się swojej obecnej narzeczonej? No nie wiem, jakby to wyszło, ale miałem drugą opcję. 20 października lecimy do Turcji, więc miałem takie kółko zapasowe jeszcze w tej Turcji. Nie? Super, to jaki będzie twój następny zawodnik? Ciężko mi powiedzieć. No, kogo mi organizacja zaproponuje, to przemyślimy i weźmiemy, albo nie weźmiemy. Ciężko mi powiedzieć, ja też nie jestem z tych, co wyzywają zawodników. No, jak ktoś będzie do urwania kolejnej głowy, to zapraszam, nie? A taki wymarzony na pewno masz kogoś takiego? Nie mam wymarzonego jakoś. Nigdy nie myślałem o tym, ja się skupiam na sobie i ja po prostu wchodzę, robię robotę i nieważne, kto to jest.